Cześć, wybiła 12. Witamy Was w kolejnym dniu naszych ferii zimowych. Dzisiaj wita Was Marcin i Paula. Hej. Dzisiaj bardzo muzycznie, ale do tego wrócimy za chwilkę. Na ten moment powiem Wam kilka spraw organizacyjnych. Poczekamy, aż wszyscy do nas dołączą. Wrócę do tego tematu, który poruszył wczoraj Paweł na live'ie, czyli o tych nagrodach, o tym konkursie. Generalnie chcielibyśmy nagrodzić osoby, które są najbardziej aktywne podczas naszych ferii zimowych w tym tygodniu. A ta aktywność polega na tym, że wysyłacie nam swoje zdjęcia codziennie po zrobieniu rzeczy, które wspólnie dla Was tutaj przygotowaliśmy. Również doceniamy to, jeżeli do nas piszecie podczas naszych relacji live, machacie, dzielicie się swoimi emocjami, tak żebyśmy czuli z Wami jakąś interakcję. Kilka osób, które będą najbardziej aktywne w tym tygodniu, wyróżnimy na koniec ferii zimowych, no i jakoś sowicie nagrodzimy. Prawda, że uczciwe? Pewnie. Pewnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ferie zimowe, to jeszcze takie ogłoszenie, że trwa konkurs TikTokowy skierowany i do dużych, i do małych. Mianowicie polega on na tym, że trzeba nakręcić film za pomocą aplikacji TikTok, w którym pokażecie, jak spędzacie ferie w domu. Mamy czasy, jakie mamy, więc liczymy bardzo na Waszą kreatywność w tym temacie. Jeżeli macie trudności techniczne z aplikacją, to śmiało do nas piszcie, dzwońcie, na pewno pomożemy Wam to ogarnąć. Dobra, a wracając do dzisiejszych zajęć, muzycznie. Dzisiaj wybieramy się w świat muzyki. Przygotowaliśmy dla Was kilka instrumentów, prawda? Tak jest. Ciekawi jesteśmy, czy któryś z nich znacie. Dokładnie. My tutaj przyznamy się, nie? Że tak. Musieliśmy zrobić lekki rekonesans. Bez ściągi się nie obyło. Ale myślę, że będzie to fajna dla Was lekcja i będzie to ciekawe, bo my się bardzo dobrze bawiliśmy podczas przygotowań do tego live'a. To są instrumenty perkusyjne, prawda? Tak, o dziwo. O dziwo perkusyjne. Też byliśmy w szoku. Poprosimy operatora kamery, żeby troszeczkę nam tutaj podszedł bliżej i pokazywał z bliska, co będziemy. Co Ty tam, Marcin, masz tutaj? No tak, kastaniety. To pewnie Wam znane. Jeśli gdzieś tam się wybieraliście w okolice Hiszpanii, to być może widzieliście parę tańców z takimi właśnie instrumentami. Dwa rodzaje mamy tutaj przy sobie tych kastanietów. Jeden z rączką i jeden taki trzymany między palcami. Trochę jak żabka. Tak, tak się nimi gra. A tym drugim... No i tyle. Pewnie nie robię tego tak wdzięcznie jak tancerki w Hiszpanii, ale mam nadzieję, że trochę poćwiczycie, to dojdziecie do wprawy. Jest z nami już 12 osób. Tak, właśnie witamy naszego operatora kamery. Paweł dzisiaj po drugiej stronie. Pomachaj, Paweł. Paweł na bieżąco będzie sprawdzał, czy z nami się kontaktujecie, więc śmiało piszcie. Na pewno będzie nam czytał, nie? Na bieżąco. Tak, pani Justyna Borowik, córki gotowe, już nie mogą się doczekać, co dzisiaj będą robić. Michał Gruczman, dzień dobry. Kasia Mentel, Agnieszka Marczewska. Super, bardzo witamy, fajnie, że jesteście z nami. Ja też mam tutaj taki ciekawy instrument. Wbrew pozorom to jest instrument, słuchajcie. Dwa patyki. Tak, i ten instrument ma taką bardzo wdzięczną nazwę, klawesy. I gra się w ten sposób. Klawo się gra. Klawo, dokładnie. Zależy, w którym momencie jakby tej pałeczki uderzycie, to dźwięk zupełnie jest inny, tak? Tutaj mamy też takie tradycyjne. No pewnie ze szkoły na lekcji muzyki znacie. Tamburyno. Tamburyno, tak? No, co tam? Albo możemy sobie patyczkę też pałeczką uderzać, albo jeśli zależy nam na dźwięku bardziej tych dzwoneczków, tak? Donośnie bardziej tak jest, nie? Tu mam też taki fajny instrument, który się nazywa zwyczajnie shaker. I pewnie jest znany Wam... Taty w barku może stoi.
Oczywiście na drinki bezalkoholowe. No, oczywiście. Taki instrument możecie tak naprawdę zrobić też sami w domu przy pomocy puszki i na przykład ryżu, który został Wam z wczorajszych pingwinów. Dobra, i ten właśnie bardzo instrument mnie ciekawił. Tak jest, ton bloki, czyli bloki wydające różne tony. Inaczej można to przetłumaczyć. No nie wiem, kawałek bloku drewnianego. On jak się obraca, nie? Tak, to tak. Nawet z jednej strony inny ton, i z drugiej strony jest inaczej. Mam trzy takie wzory. Każdy z nich inaczej brzmi. Ciekawe, prawda? Można kombinować. No ja tu mam taki po prostu instrument, że aż musiałam sprawdzić. W życiu nie wiedzieliśmy, co to jest. Dlaczego wyglądało to na drapaczkę dla kota, ale... ale okazało się, że nie. Słuchajcie, to jest Guiro Starcom i to jest instrument, który tak naprawdę stworzyli po raz pierwszy Indianie i pierwotnie robili go z tykwy. Więc całkiem fajna opcja. Teraz są już drewniane, ale myślę, że jeżeli ktoś ma tykwy na przykład na swoim ogrodzie, bo wiem, że niektórzy na przykład hodują, no to można się pokusić o zrobienie takiego instrumentu. No i mamy taki dźwięk. Dobra, i kto nie zauważył, to za nami jest chyba jeszcze najbardziej wdzięczny instrument na całym świecie, czyli dzwoneczki. Trójkąty. Ja mówię no. Dzwoneczki. A ja trójkąty. Sami zadecydujcie, która nazwa jest właściwa. Zależnie od wielkości wydają różne dźwięki. Dokładnie. Piszcie w komentarzu, czy Wy nazywacie je trójkąty, czy nazywacie je dzwoneczki. Jesteśmy bardzo ciekawi, robimy szybką ankietę. Dobra, ale nie po to się tutaj spotkaliśmy. To jakby był dla Was taki wstęp do tego, czym będziemy się dzisiaj zajmować. I co, przechodzimy do naszych boksów kulturalnych, tak prawda? Macie je pewnie przed sobą, także pora zanurkować. Zanurkujemy, tak. Otwieramy boksy. Czeluści naszych boksów i co wyciągamy? Po kolei. Słomeczki, 14 sztuk. To macie taką wiąchę pewnie grubszą. Tak, to jest to. Mamy to. Klej. Klej pewnie Wam został z wczoraj. Tak, tak to jest ten sam klej z jedyneczką to. Na wieczku. Następnie dwie sztuki patyczki. Takie patyczki jak Pan doktor u lekarza używa, żeby sprawdzić stan Waszego gardła. Albo od lodów. Sztuki. Albo od lodów. Mi się no. Z lodami bardziej kojarzy. No widzisz. Ja lubię lody. No. Super. Następny patyczek do kleju będzie nam potrzebny. Patyczek taki do ucha, taki do uszu, nie? Jedna sztuka. Dobra, mamy. No i we własnym zakresie taśma klejąca gdzieś tam w domu pewnie się znajdzie. Nożyczki pewnie też macie. Mamy. Jak nie to... Mama pewnie zaraz szybko coś zaradzi i coś do zdobienia. No, najprościej jakieś mazaki, jakieś kredki. Cienkopisy. Coś, czym, tak jest, coś czym będziemy później te patyczki chcieli przyozdobić. Zobaczycie w jakim momencie. Jest tak wypchany takimi wspaniałymi rzeczami, że po prostu nie mogę go ogarnąć. Nie? Ale już mamy. To tyle, co nam będzie tu potrzebne. Wszyscy gotowi? Dajcie znać, czy możemy zaczynać. Łapki w górę. Macie pozdrowienia dla prowadzących. Dzięki. Od Agnieszki Marczewskiej. Pozdrawiamy. Mamy panią Iwonę, która mówi, że nazywamy trójkąty. No, trójkąt. To masz, no. Kurczę, a dzwoneczki ktoś nazywa? No proszę Was, uratujcie mój honor. Na razie nie ma chętny. Czyli jak zwykle, ja mam też taką przypadłość jak wczoraj Małgosia, że Gosia tworzy neologizmy. A ja przekręcam nazwy, więc generalnie to też tak jest. Albo przysłowia to. Mamy informację, że są już gotowi, także możemy zaczynać. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, w pierwszej kolejności układamy sobie, prosimy pana operatora, żeby to pokazywał z bliska. Słomeczki. Równiutko ze sobą. Możecie je ułożyć na przykład, nie wiem, grupując na kolory, możecie całkowicie je pomieszać. Wasza fantazja.
Dokładnie. To możecie użyć. A możecie całkowicie przypadkowo. Podobno. Mamy? Mamy. Dobra. To teraz potrzebujemy tej naszej taśmy klejącej. Aha, dobra, mam. Trzeba znaleźć początek, nie jest takie łatwe, nie? 5 minut później. Tak jest. Masz? Jest. No. No dobra. I Marcin, co dalej robimy z tą taśmą, powiedz? Kleimy, chcemy jakoś połączyć te nasze słomki. Mhm. Więc przykładamy. Mam nadzieję, że w miarę równo to robię. Na oko. O. Trzeba przyklepać dobrze, przyciskamy, przyciskamy, żeby w momencie obracania tego bałaganu nam się nie podklejały. Obracamy na drugą stronę. Tą końcówkę tutaj sobie doklejamy. I musimy teraz zamknąć z drugiej strony, więc... O. No i dobra. Chyba mamy. Mamy? No też mam, udało mi się. Ucinamy. Pomóc ci? No, jak możesz. Proszę bardzo. Dzięki. Tak jest. Taśma już nam się nie przyda. Tak, ale to nie jest koniec, bo to już jakby zaczyna coś przypominać, ale to jeszcze nie jest to, co chcemy uzyskać, prawda? Tak jest. Jest, a może pokażę co my będziemy robić? W sensie jakby efekt końcowy, czy nie pokazujemy? No możesz pokazać, no. To zobaczcie, efekt końcowy wygląda w ten sposób, także jeszcze troszeczkę pracy przed nami. Już jesteśmy blisko. Do celu. Tak jest. No dobra, co teraz? Klejem, prawda? Musimy trochę się właśnie, pobawić. Tak jest. Więc odpakowujemy nasze kleje. I bierzemy jeden z patyczków. I smarujemy go na prawie całej długości. Właśnie, pamiętajcie, żeby możemy zostawić tutaj... te końcówki, jakby tak nie jest. Na szerokość po prostu słomek, tego, nie? Smarujemy sobie dość obficie klejem. Nie przejmujcie się, bo tak jak wczoraj powiedziała Gosia z Pawłem, ten klej później się robi przezroczysty, więc tak. Jakby nie ma. Patrz, ja mówię, że zostawić miejsce, a kleje całe, no jest. No, no dobra, mamy, więc kładziemy sobie patyczek przed słomeczkami. Na tą taśmę, nie? Na taśmę. Na taśmę przyklejamy do... O! O, w ten sposób przyciskamy. No, a ty robisz od tej strony, ja widzisz, zaczęłam od góry. Ale to jest bez różnicy, prawda? Tak jak jest. To komu efekt wygodnie. Końcowy, żeby się liczy się. Dokładnie. Dobrze. No i co? Smarujemy drugi patyk, tak? Z drugiej strony. To nam usztywni całą tą konstrukcję. Później będzie można to... Tak, słuchajcie się Marcina, bo Marcin jest taką złotą rączką u nas w Goku. Może nie każdy to wie, ale jak nie wiemy co zrobić, przygotować coś trzeba ze scenografii, jak to ogarnąć, jak to technicznie zrobić, to zawsze Marcin tutaj ma najlepsze pomysły, więc... Nie? Dziękuję. No co to? Dobrze. U nas w Goku jest tak, że każdy ma jakby dokłada swoją cegiełkę do całości. Tak jest. Efekt końcowy jest. Tworzymy zgrany zespół i dzięki temu nam się fajnie pracuje. Dokładnie. Z przyjemnością przychodzimy. Tak jest. No i co, dociskamy z góry drugi patyczek. Ten klej, co tutaj gdzieś powychodził, to on tam, tak jak koleżanka Paulina mówiła, zrobi się przezroczysty, nie będzie go widać, tak? Dokładnie. I co? Ja myślę, że ten czas, który potrzebujemy na to, żeby ten klej związał, możemy wykorzystać właśnie na zdobienie tych naszych instrumentów. Możecie napisać swoje imię, możecie zrobić takie nutki, jak ja tutaj robiłam na poprzednim. Tak. Jak jesteście kibicami jakiegoś miejscowego zespołu, to możecie napisać, tak? Zastal czy falubas i podczas meczu próbować grać. Właśnie. I kibicować. My powinniśmy zrobić takie te tuby, wiesz, które te... Tak, jak to się nazywa? Nie wiem, jak to się nazywa. Kurczę, nie pamiętam. Na W. Wuwuzela. Bardzo dobrze. Patrz, jeszcze nam za te zakawki daje. Wymagający ten nasz operator. Co robisz? Nie wiem, nie przygotowałem się. Dobra, no to inwencja twórcza. Chyba mi imię swoje napiszę. Tak, żebyście zapamiętali. Dobrze.
Żebyście zapamiętali. No dobra, to ja też to przez twoje imię. Tak? O, no. Ty, ale patrz, one są zatkane, to musisz... Nówki. Nówki, nieśmigane. Dobra. Cieniutkie są, więc... Fajnie można napisać dużo, nie? Ekstra. Jak chcecie komuś podarować, to... imię, nie wiem, swoje, czy obdarowywanej osoby? Na... Obdarowywanej, o, patrzcie. Tak? Musicie uważać, bo ten klej jednak potrzebuje chwilki, żeby porządnie się związać, nie? No, na walentynki można taką fletnię komuś podarować. Zagrać coś romantycznego. Jak tam, Paweł, mamy jakiś odzew? Jak wszyscy idzie? Tak bardzo pracują, że po prostu nie cisza. Piszą nic w komentarzach. No, ręce zajęte. No, dziwię się, ja też tutaj powiem cisza. Już napisałaś? No. No tak nie. No szybko. No dobra. Napisałem swoje imię. Ja też. O, Paulina nawet parę serduszek zdążyła narysować. No. A co? Tak dobra. Mnie pod walentynki wzięło, słuchaj. Nie rozumiem. Romantyczny nastrój. Dobra. No dobra, i co? I teraz, żeby to nam przypominało ten instrument, to musimy dokończyć jakby ostatni etap. Ostatnie cięcie. Ostatnie cięcie. Tak jest. No, ciekawa jestem. Musicie mieć ostre nożyczki. Mhm. Bo te słomki wbrew pozorom lepiej wcale nie tną. Chwycić się, tak. Właśnie za te patyczki, tak? Żeby to nam się nie rozjechało, to towarzystwo. No i trzeba uciąć odpowiednią długość, jaką tam wam pasuje. I tniemy pod kątem, tak? Czy krótką chcecie, czy długą, to już zależy od was. I czy chcecie w jednej linii, czy właśnie jakieś takie ala schodki, czyli na przykład po dwa, następne dwa niżej, następne dwa niżej. Można kombinować tutaj z tym cięciem, tak? W każdym razie, żeby efekt końcowy przypominał coś takiego, nie? Po ukosie. Po ukosie. A najfajniejsze jest to cięcie, jak te słomki tak strzelają. Posłuchajcie, no może będzie to słychać, nie wiem. No, jak pan operator nam tu przybliży mocniej, to będzie na to. O. O. Fajnie strzelają. O. 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 Patrz, trochę mi się rozjechało. Jeszcze klej nie zgadza, ale jest. Też w miarę jest ok. Jeszcze jest czas na korektę. O, jest. Zobaczcie, efekt końcowy taki. Super. No, a jak wyschnie. Jeśli uważacie, że jest mało sztywne, no to można jeszcze tutaj taśmą uwinąć, nie? Sobie w dolnej części. Ale jak zostawimy złapać, ten klej, to ale, myślę, że on porządnie powinien związać tutaj. Że jak w tam jakieś metalowe kapeli nie będziecie wykorzystywać, to się nie rozleci. Dokładnie. A słuchajcie, no dobra, czyli co, to mamy skończone, prawda? Tak. Mamy skończone. Pokaż, która wyższa? Czekaj, jakoś tak. Twoja jest wyższa. No, bo jestem większy. No to musi być. Trochę niższa. No dobrze. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak wyszły wasze fletnie. Pochwalcie się. Pochwalcie się. Zaraz je zaprezentuję, sprawdzimy, czy działa. Poczekaj, Marcin, jeszcze chwilę. Wiem, że już nie możesz się doczekać. Co? Widzimy się jutro o godzinie 12. Znowu będą inny skład, będzie inny skład instruktorów, animatorów, więc codziennie coś innego, codziennie coś ciekawego. Jutro będziemy korzystać z kolejnych przedmiotów z naszego boksa. Dowiecie się jutro, co to będzie. No i co? Przesyłajcie do nas swoje zdjęcia waszych instrumentów. Możecie wysłać na przykład filmik, jak próbujecie na nim grać. Dziękujemy bardzo wam za uwagę. Widzimy się jutro. No i bądźcie z nami w stałym kontakcie, tak jak mówiłam na samym początku. Dobra, to najpierw ja spróbuję, dobra? No dawaj.
No to nie działa. Pewna jesteś, że tak machasz jak trzeba? No właśnie, nie jestem pewna. Może to inaczej, może to tak. Da się? Da się. Da się.